Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie i właściwie od razu na początku sprostowanie, dziś nie ma mowy o kawie. A to dlatego, że trudno byłoby proponować kawę komuś, kto się na kawie świetnie zna. Dziękuję. Pan Krzysztof Barabosz, barista, sędzia międzynarodowy. Zapewne. Sędzia nie, organizator zawodów. Organizator. I człowiek, który żyje kawą. Jeżeli można powiedzieć, że samochody jeżdżą na benzynie bądź oleju napędowym, pan Krzysztof jeździ na kawie. Można tak to nazwać. Dzień dobry. Tak, tak. Dużo jak kawy się pije. Jak się zostaje baristą? Może inaczej, skąd taka miłość do kawy? W moim przypadku to był przypadek tak naprawdę, czyli praca na studiach. Aha, po prostu zaczął pan pracować w knajpie jako ten za barem i tam... Jako ten za barem, ale nie wdrażając się na początku w temat w jednym z miejsc. Potem w 2010 roku rozpocząłem pracę w kofeinie, czyli tak naprawdę prawie świeżo po otwarciu, bo w 2009 roku było otwarcie. I tam ten bakcyl zaczął rodzić się do kawy, czyli właśnie szukanie, podróżowanie za różnymi ziarnami, metody parzenia i to, że to jest rynek rozwojowy, więc zaczynaliśmy tak naprawdę w Polsce z takimi alternatywami. W momencie, kiedy przychodził pan już do pracy, do tej pierwszej knajpy, lubił pan kawę już wtedy? Znaczy, pijałem kawę, ale no nie... Byłem osobą pijącą kawę, ale nie kawoszem. Na tej zasadzie. A to łatwiej, żeby być, czy łatwiej zostać baristą, będąc wcześniej kawoszem, czy lepiej być taką czystą kartą? Dla mnie teraz na przestrzeni lat, jeżeli mamy nowych baristów na rynku lub nowych pracowników, lepiej rozpocząć pracę z takim nieoszlifowanym czystym diamentem. Dokładnie. Wtedy jest łatwiej wdrożyć różne procedury, bo wbrew pozorom praca baristy to jest bardzo żmudna praca i wymaga ona powtarzalności, rutyny w wielu momentach. Jak Adam musimy Małysz, trzeba oddać dwa równe skoki. Dokładnie, musimy cały czas trzymać cały czas te proporcje, dozy. Nie można tutaj sobie pozwolić na za dużo nonszalancji, chociaż jest to wskazane. No teraz mówiąc o tych ścisłych zasadach, pewnie mówi pan o tych kawach, które wymagają odważania, to znaczy tych wszelkiego rodzaju dripach i innych. Dokładnie. Innych. Chociaż natomiast też. Kawa espresso chyba jest urządzenie, jest młynek, który wydziela działkę, zapina się ją do ekspresu, włącza ekspres i wszystko, nie? Tak by było w idealnym świecie, ale naprawdę wszystko zależy od wielu czynników. Czyli pierwszy czynnik to jest, jaką kawę wrzucimy do młynka. Jaka jest struktura, jaka jest gęstość, jaki jest stopień prażenia. Na podstawie... Gęstość, o ile jestem w stanie zrozumieć ziarna. Stopień wypalenia, uprażenia tej kawy, to jestem w stanie zrozumieć, ale jak się mierzy gęstość kawy? Gęstość to jest w zależności od odmiany botanicznej, czyli mamy tak zwaną peaberry, perełki, kiedy to w wiśni kawowca, w owocu kawowca rodzi się tylko jedno ziarenko, nie dwa. I to są bardzo malutkie ziarenka, czyli one mają dużą gęstość. I te są dobre pewnie. I one się całkowicie inaczej mielą, jak na przykład maragożyp, który jest ogromnym ziarnem, ale w środku pustym. Dlatego musimy odpowiednio do kawy, którą wybierzemy, dostosować grubość mielenia, dozę, czas zaparzenia, ważyć wszystko z jednej strony. Słyszą to państwo? Woda. To już jest matematyka, przemysł oraz wyższa chemia. Wyższa chemia, można tak to nazwać. A proszę bardzo, wszystko zaczęło się, niektórzy twierdzą, że my Polacy mamy gigantyczny wkład w rozwój kawy w Europie, bo przecież pierwsza kawiarnia to po odsieczy wiedeńskiej. Tak, to tak. No, ja bym to nie chwaląc się uczynił, mógł powiedzieć jakiś tam szlachcic, który wtedy tę kawiarnię... Tak, Jerzy Kulczyński, który tak naprawdę, to my Polacy jesteśmy winni mleku w kawie, bo to on jako po raz pierwszy w kawiarni dodał u siebie we Wiedniu mleka do kawy. A rozumiem, pan gardzi mlekiem w kawie. Nie gardzę mlekiem w kawie, to w zależności od tego, jakie są preferencje. Wiadomo, że jeżeli chcemy delektować się stricte kawą, to pijmy ją w warunkach naturalnych, czyli bez dodatków. No i moglibyśmy pewnie zaczynając od tego XVI wieku, przez wszystkie wieki z kawą przemaszerować. Zajęłoby nam to pewnie ze 3 dni. Ale ja bym chciał nadać naszej rozmowie tej chwili już taki rys praktyczny. Jeżeli chcemy, żeby kawa nas pobudziła, jeżeli jesteśmy oklapli, jeżeli coś jest nie tak z ciśnieniem, to jaką kawę powinniśmy wypić? Jeżeli chcemy mieć duży zastrzyk energii, jeżeli no tak, mówimy o tym, że po prostu kofeinę, jest nam tak lekko sennie. Kawa czarna parzona manualnie w
wciąż daje nam kawa, więcej kofeiny. Tak zwana kawa po turecku. Nie. Kawa po turecku to jest kawa, to jest dżezwa, to jest w tygielku, bardzo drobne mielenie z przyprawami, w gorącym piasku przygotowywana. Turcy mawiali, że kawa musi być tak drobno zmielona, że garść tak, rzucona nad głowę rano ma się nad głową utrzymać do południa. Tak, chyba się już nie da. Ale... Tak się nie da, ale taka jest prawda, że kawa po turecku ma bardzo drobne mielenie. Dobrze, to wróćmy do tej kawy manualnej. Co to jest kawa manualna? A w najprostszej postaci to są wszystkie metody filtrowe z dripperem takim ceramicznym, filtrem papierowym, do filtra wsypujemy kawę. Ekspres przelewowy. Na przykład ekspres przelewowy. Z tego I wcale nie espresso ciśnieniowe, nie. Espresso to jest esencja kawy, ale wbrew pozorom filiżanka espresso poprawnie zaparzonego ma w zależności od kawy znowu od 25 do 40-50 mg kofeiny na takiego shota espresso. Jeżeli mówimy o kawie czarnej parzonej manualnie, czyli właśnie chociażby w formie takiego ekspresu przelewowego, to tutaj możemy dojść do 300 nawet mg kofeiny na filiżankę taką pełniejszą. Więc powiedzmy 5-6 espresso w jednej delikatniejszej kawie, bo tak naprawdę intensywność jest dużo niższa niż espresso. I tu myślę już w pewnym sensie rozprawiamy się z pewnym mitem. Mitem jest jednak to, że właśnie to espresso, sama nazwa jest taka pobudzająca, a tu okazuje się nie? Nie. To zdecydowanie espresso to jest królowa kaw, czyli... Jest też baza chyba do wielu, wszystkiego, co potem z kawą można... Dokładnie, można ale tutaj chodzi o ekspresję, o intensywność, o gęstość, o cielistość, ale czyli nie zawartość kofeiny. Czyli to, że ona będzie bardzo mocna w smaku, wcale nie oznacza, że ona jest mocna w kofeinie. Nie mówiąc o tym, że pierwszą reakcją kofeiny na organizm jest uśpienie. Dopiero po 20 minutach zaczyna działać kawa. Też mi ktoś coś takiego mówił, że... Dlatego dobrze przed snem się napić kawy. Właśnie, żeby napić się kawy przed snem, ale zasnąć w te 20 minut, tak, żeby później nie zaczęło nas telepać. Nie jesteśmy w stanie przepić się kawą. W sensie człowiek nie jest w stanie wypić tak dużo kawy, żeby coś się stało złego, żeby przepić się kofeiną, bo takie dawki, które są powiedzmy szkodliwe, to z około 7 do 10 gram. No to wtedy już kofeiny, więc wtedy już możemy mówić o zawale serca i migotaniu przedsionków. Czego oczywiście nikomu nie życzę. Nie życzymy. To teraz już, jaką kawę wybrać? To znaczy, ja wiem, że tutaj znowu moglibyśmy powiedzieć, co kto lubi. Że ktoś lubi na przykład bardziej aromatyczne, to będą kawy z Afryki. Te mniej aromatyczne to będą kawy brazylijskie, generalnie z Ameryki Południowej. Ale jak kupić dobrą kawę? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę musimy się kierować etykietą. Najczęściej się kierujemy etykietą. Czyli jak rozpoznać dobrą etykietę? Dobrze, że mamy już dostęp do sklepów internetowych lub do palarni, że bezpośrednio z palarni kawy będziemy mogli kupić kawę. Bo to chyba też ważne, im mniejszy, świeżość, im krótszy czas pomiędzy paleniem a zaparzaniem. Prawda? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, żeby kupować kawę ziarnistą. Niemieloną, nierozpuszczalną. Następnie musimy sprawdzić kawa rozpuszczalna w ustach baristy to brzmi prawie jak przekleństwo. Nie pije się. Po prostu. Więc ziarnista. Jeżeli patrzymy na ziarenka, to ważne, żeby ta powłoka była matowa. Czyli mamy ciemno-brązowy kolor. Nie piękne, lśniące ziarenka. Piękne, lśniące ziarenka to już jest zbyt długi proces prażenia kawy. I w tym momencie olejki, które są eteryczne, zawarte w ziarnie kawy, które powinny tam zostać, one mówią, a ratunku, uciekamy i uciekamy na zewnątrz. Problemem takich olejków właśnie na ziarenkach jest to, że to zaczyna jałczeć i zaczyna nam się robić to goryczkowe i też psuje sprzęt. Czyli matowy kolor, jeśli byłoby do zbadania okres od wypału, no to chyba im szybciej, tym lepiej. I tutaj znowu natrafiamy się na kolejną przeszkodę w sklepach. Ciężko znaleźć paczkę kawy w sklepie, gdzie jest napisane, kiedy była wypalana. Najczęściej jest data przydatności, więc w przypadku takich zagranicznych, popularnych marek patrzymy na datę przydatności, odejmujemy 2 lata i mamy datę wypalenia. W przypadku polskich marek najczęściej jest to około pół roku do roku, czyli odejmujemy pół roku i już mamy orientacyjną wiedzę, kiedy ta kawa była wypalona. Chociaż powiedzmy już patrząc na to z takiego profesjonalnego punktu widzenia, taka świeżość optymalna to jest do 6-8 tygodni od upalenia.
No mam nadzieję, że choć troszkę, bo niestety musimy kończyć, panie Krzysztofie, a moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze długo. Ja sobie pozwolę już oficjalnie zaprosić pana na jakąś kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy państwu to, jak kupić i jak zrobić dobrą kawę. Myślę, Krzysztof, że tak. Krzysztof Barabosz, barista, człowiek, który żyje kawą, szef opolskiej kofeiny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.